Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj jest wtorek, 23 listopada, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Kochani, kiedy przeglądałem Ewangelię na cały najbliższy tydzień, to zauważyłem, że jest mnóstwo różnych obrazów apokaliptycznych. To znaczy, najpierw Pan Jezus ukazuje obraz zniszczenia świątyni, a później wyprowadza jak gdyby dalej obraz czasów ostatecznych. Ale w każdym z tych fragmentów, na każdy z tych kolejnych dni przez cały tydzień, właściwie jest taka nutka, albo nawet więcej niż nutka, może cała pieśń dobrej nowiny, że Pan Jezus nie zostawia nas bez opieki i pokazuje nam, czego tak naprawdę powinniśmy się lękać, w jaki sposób zabezpieczyć się, jak przygotować się na czasy ostateczne. A więc, kochani, uważam, że te Ewangelie na najbliższe dni są bardzo praktyczne, bo nie wiemy, czy czasy ostateczne to te nasze czasy, czy te, które jeszcze przyjdą kiedyś indziej. Ważne, żebyśmy zawsze byli przygotowani. A więc zapraszam Was do tych rozważań. Ciekawa rzecz z dzisiejszej Ewangelii, że mimo, że Pan Jezus mówi o wojnach, o przewrotach, o trzęsieniach ziemi, o zarazach, epidemiach, o różnych trzęsieniach ziemi i różnych kataklizmach, które spotykają ludzi, to Jezus nie mówi, bójcie się tego, ale mówi właściwie, że powinniśmy bać się zupełnie czegoś innego. Mówi, bójcie się fałszywych proroków. Tych, którzy będą mówili, oto tutaj jesteśmy, tutaj mamy monopol na zbawienie, oto tutaj jest Zbawca. Albo bójcie się tych, którzy są fałszywymi prorokami, bo mówią, że teraz już przyszedł czas, czasów ostatecznych, więc bójcie się. A więc Jezus mówi, abyśmy bardziej niż powiedzmy tych trudnych sytuacji, które mogą nas wszystkich spotykać, byśmy bardziej bali się fałszywych proroków. Dlaczego? Dlatego, że oni chcą nam odebrać nadzieję, chcą nas zdołować, chcą wyssać z nas radość, którą Pan Bóg daje nam. Owocem Ducha Świętego jest między innymi radość, a fałszywi prorocy są ci, którzy zabierają nam radość. Owocem Ducha Świętego jest również nadzieja, a fałszywi prorocy zabierają nam nadzieję. Po prostu zabierają nam to wszystko, co jest darem Pana Boga. A więc ich bardziej należy się lękać niż nawet epidemii, pandemii. Myślę, że kiedy otworzycie internet, to już mówiłem kilka dni temu, to zobaczycie mnóstwo różnych przepowiedni, różnych obrazów katastroficznych. Myślę, że tego nie musimy się lękać. Zresztą Pan Jezus nas zapewnia w dzisiejszej Ewangelii, abyśmy nie trwożyli się, abyśmy się nie bali, abyśmy zachowali spokój. Reasumując, kochani, fałszywi prorocy to są ci, którzy mówią, bójcie się, lękajcie się, sytuacja jest beznadziejna, nawet Pan Bóg nie jest w stanie sobie z tym poradzić. Natomiast prawdziwi prorocy mówią, nie lękajcie się, miejcie nadzieję, bądźcie odważni, trwajcie przy Panu, niech to Was nie złamie. Ostatnia rzecz, którą mogą Wam zabrać te wszystkie trudne sytuacje, to Wasza nadzieja i Wasza radość. A więc bądźmy radośni do ostatniej chwili, do ostatniej sekundy naszego życia. Ileż to sytuacji, kochani, w naszym życiu się zdarzało, kiedy spotkaliśmy takiego fałszywego proroka, który wsączył gdzieś tam w nasze serce jakiś taki jad niepewności, jakichś czarnych scenariuszy. Nieraz tak się zdarzyło, że pewnie niejedną noc przecierpieliście, myśląc o tym, co będzie, co się zdarzy. Kochani, istniały różne sekty, różne organizacje religijne, które starały się budować swoją popularność na lęku, na strachu, mówiąc, już niedługo przyjdzie koniec świata, sprzedawajcie wszystko, nawracajcie się, i starali się w taki sposób skłonić ludzi do nawrócenia. Jezus natomiast mówi, byśmy nie z lęku, ale z miłości starali się nawracać. Przyjmijcie teraz Boże błogosławieństwo, abyście mieli tę radość życia, abyście nie czekali, aż zbombardują Was te negatywne informacje, abyście szukali tego, co piękne i dobre w tym świecie. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, pa, pa. Do jutra.